1 kwietnia od kilku lat dla kibiców Lecha Poznań nie jest związany tylko z Prima Aprilis, ale także z rocznicą wyjątkowego wydarzenia, które połączyło w pewien sposób historię Lecha Poznań i najnowszą historię Polski. Dokładnie 15 lat temu, 1 kwietnia 2005 roku, odbył się wyjątkowy mecz. Mecz między Lechem Poznań a Pogonią Szczecin, który został przerwany w pierwszej połowie ze względu na informację, jak się później okazało, nieprawdziwą na temat śmierci Jana Pawła II. I dzisiaj na temat tego wydarzenia chciałbym porozmawiać z uczestnikami tego meczu, czyli obecnie z szefem szkolenia Akademii Lecha Poznań i trenerem drugiego zespołu Kolejorza, a wtedy asystentem trenera Czesława Michniewicza, trenerem Rafałem Mulatowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. I z piłkarzem Lecha Poznań w latach 2002-2006, a wtedy grającym w pierwszym składzie Lecha Poznań, Błażejem Telichowskim. Cześć, Błażej. Witam serdecznie, witam, cześć. A więc najpierw chciałbym porozmawiać z wami pod kątem takiego wprowadzenia i przypomnienia, jak tamten sezon wyglądał. No bo jednak to był sezon wyjątkowy dla tamtej drużyny. Sukces, jakim było wygranie Pucharu Polski, pierwsza gra w europejskich pucharach. I pytanie do was, czy były duże oczekiwania wobec drużyny na tamten sezon, że nagle gdzieś się chciało się jeszcze więcej? Błażej, zacznij od strony szatni. Czekałem na trenera właśnie, czy trener zacznie, czy ja. No myślę, że oczekiwania być może duże nie były, bo to był wtedy inny Lech troszeczkę, tak? To nie był ten sam zespół, nie ten sam, można powiedzieć, do końca klub, tak jak jest teraz, nie było takiego budżetu, zupełnie innych realiach się obracaliśmy. Też to były troszeczkę inne czasy, więc ten sukces, który gdzieś udało nam się zdobyć, czyli zdobyć Puchar Polski rok wcześniej, no to było olbrzymie wydarzenie po wielu latach w Poznaniu. Duża feta, kibice, można powiedzieć, nosili nas na rękach. No i również te europejskie puchary, także zaczęliśmy grać w europejskich pucharach. Może nie było ta przygoda zbyt długa, ale na pewno oczekiwana, nie było jakichś dużych oczekiwań wobec nas. Pamiętam, przegraliśmy bodajże z Terekiem Grozny, który tak naprawdę był drużyną, która dopiero gdzieś tam powstawała, raczkowała, aczkolwiek my znaliśmy już siłę tego zespołu, widzieliśmy, że to w przyszłości będzie bardzo, bardzo solidny klub, jak na warunki rosyjskie, nieporównywalnie mocniejszy od nas. A wracając do nas, no to ten sezon, można powiedzieć, po zdobyciu pucharu, no był taki w kratkę i nie był to zbyt udany dla nas, dla zawodników, dla klubu, więc gdzieś tam, no, można powiedzieć, że byliśmy zespołem ze środka stawki. Trenerze? Myślę, że tutaj to ostatnie zdanie jest podsumowujące, tak, że byliśmy takim zespołem średnim, bo i wygrywaliśmy, i przegrywaliśmy, i ani nie groził nam spadek, ani nie groziła nam ponowna gra w europejskich pucharach. Klub w ogóle był w takiej, no nie wiem, może w transformacji to można tak nazwać, bo przecież wszyscy wiemy, że mieliśmy też dużo takich kłopotów organizacyjnych. To nie był ten czas, którym jesteśmy dzisiaj, tak jak powiedział to wcześniej Błażej. To były miesiące czasami bez otrzymywania wynagrodzenia i naszym zadaniem bardziej było też to, żeby zawodników skupić cały czas wokół tego jednego celu, jakim była gra w piłkę i reprezentowanie barw Kolejorza, niż myślenie o jakichś takich racjonalnych sukcesach sportowych. I myślę, że to akurat było odzwierciedlenie naszego stanu posiadania wtedy, to miejsce w tabeli, ten środek, w którym byliśmy. No i teraz już przejdźmy bezpośrednio do tego starcia z Pogonią Szczecin. Jak sprawdziłem, było to pierwsze spotkanie na wiosnę, które miało być rozegrane przy Bułgarskiej. Zaczynaliście wyjazdowym starciem z Wisłą Płock, a do meczu z Pogonią przygotowywaliście się w takiej atmosferze, kiedy już było wiadomo, że ze zdrowiem Jana Pawła II jest źle, że tak naprawdę ta najgorsza informacja może pojawić się w każdym momencie i w takich warunkach przygotowywaliście się, tak naprawdę nie wiedząc, czy ten mecz się na pewno odbędzie. Jak ze strony szkoleniowej to wpływa na przygotowanie zespołu do meczu? Zacznę od tego, że tamten mecz jest bardzo blisko, jeśli chodzi o takie emocjonalne podejście do tego, co działo się w ostatniej kolejce przed ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, tak, koronawirusa.
też nie wiedzieliśmy, czy tą ostatnią kolejkę zagramy, czy nie zagramy. To była taka niepewność i myślę, że wtedy towarzyszyło nam to absolutnie to samo, a w momencie niepewności, kiedy nie wiesz do końca, czy będziesz grał, czy nie będziesz grał, to trudno też o koncentrację, trudno jakieś takie sportowe emocje, no bo w głowach zawodników przede wszystkim było pytanie, czy w ogóle zagramy, ale nie zapominajmy o tym, że kim był wtedy dla nas Jan Paweł II, to był absolutny autorytet dla wszystkich Polaków i pogarszający się jego stan zdrowia, komunikat o tym, że śmierć może przyjść lada chwila, no to było w głowach wszystkich zawodników, wszystkich trenerów i myślę też kibiców, a wiadomo, że w takim momencie my jesteśmy bardziej osobami publicznymi, jesteśmy ludźmi, jesteśmy obywatelami Polski niż stricte piłkarzami, w związku z tym nie było to łatwe podejście i skoncentrowanie się na tych wszystkich rzeczach. No ale jak się okazało, mecz się ostatecznie odbył i teraz pytanie do ciebie, Błażej, jako do piłkarza, który był w podstawowym składzie, który był wtedy na boisku. Czy to jakieś napięcie odczuwało się już w czasie meczu, że on jakoś inaczej wygląda, że gdzieś te trybuny reagują, bo jednak na trybunach ta informacja pojawiła się o wiele wcześniej niż doszło do wydarzeń, o których zaraz porozmawiamy. Przyznam szczerze, że co jakiś czas ten mecz wraca mi właśnie pamięcią, nie ze względu również, że grałem w tym spotkaniu, ale ze względu na to, że dzwonią dziennikarze, więc na pewno dzięki temu utrwala mi się w pamięci, co się wtedy działo w tym okresie. To był okres, kiedy można powiedzieć, cały czas się o tym mówiło w mediach, mimo że nie było wtedy Twittera i social mediów, jakiejś informacji szybkiego przekazu takiego, to gdzieś tam w telewizji czy gdzieś tam w początkach internetu, że tak to ujmę, te informacje cały czas były i można powiedzieć, że oswajaliśmy się z tym w jakiś sposób. Aczkolwiek jak już doszło do samego meczu, no to myślę, że gdzieś tam będąc zawodnikiem, no to w podświadomości, mimo że jest taka informacja, no to jednak się koncentrowaliśmy na wydarzeniach na boisku i na tym, co się działo i na tym, co mieliśmy robić i to było dla nas najważniejsze. Mimo nawet tych wielu, wielu tysięcy, kilkunastu tysięcy na trybunach, gdzieś tam zawodnik się starał skoncentrować na tym, żeby wykonał dobrze swoją pracę, swoją robotę, że tak to ujmę, ale no, z biegiem upływu czasu, gdy jakieś przerwy na boisku były, kibice zaczęli no można powiedzieć, gdzieś tam przekazywać te informacje, no to zaczęliśmy się zastanawiać. No przypomnijmy, że Lech w tym meczu przegrywał od 10 minuty, kiedy to Radek Diwecki, czeski napastnik grający dla Pogoni Szczecin, wyprowadził ich na prowadzenie. Pamiętam taki strzał po dalszym słupku na tą bramkę przy czwartej trybunie, która się znajduje, ale w pewnym momencie na boisko wbiegł kibic. I tak naprawdę jest to wydarzenie bezprecedensowe. I jak wy na to patrzyliście, jak wy zareagowaliście na to i jakie mogły być wasze pierwsze myśli? O co chodzi, dlaczego kibic nagle wbiega na murawę stadionu i przerywa mecz, podbiegając do sędziego? Myślę, że w każdej innej sytuacji, jakbyśmy byli w innym czasie, tak, no to można by było inaczej reagować, można by było się, nie wiem, wystraszyć, czy w jakiś inny sposób powstrzymać kibica, który się pojawia na boisku, ale wtedy właśnie to już był ten moment, gdzie już trybun dochodziły głosy, zaczynały się pojawiać przyśpiewki, więc było wiadomo, o co chodzi. Ten kibic, tak jak mówię, gdzie się podążał z tą informacją, żeby przekazać sędziemu, że to już jest ten moment, że trzeba przerwać mecz, że papież już niestety zmarł, więc to bardziej gdzieś, tak mówię, no, przyjęliśmy troszeczkę inaczej, jakby to był na przykład mecz, który się odbywa, no nie wiem, w innych czasach. Ale to trenerze, też, jak to z perspektywy ławki rezerwowych? Ja też pamiętam właśnie to, że to nie było też tak, że on nagle wszedł w bieg na pust, bo to wcześniej dało się słychać szum na trybunach, tak? O krzyki, żeby przerwać mecz, że papież nie żyje, no to przecież my jako naoczni świadkowie, może nie Błażej, który był zaangażowany wtedy jako ale my stojąc na ławce i mając za sobą przecież kibiców, no to tam też ta wiadomość szybko się roznosiła po całym stadionie, w związku z tym my też wiedzieliśmy, że to się jednak stało, że papież już zmarł i właściwie ten kibic wbiegł na skutek tego, żeby przekazać sędziemu informacje na ten temat.
Chyba ja pamiętam, to była 39 minuta, bo ja pamiętam wtedy, jak zegar stanął i to tak zostało nam 6 minut do końca pierwszej połowy. Rzeczywiście, tak jak mówicie, wszyscy przegrywaliśmy 0-1. Przegrywaliśmy 0-1, mecz został przerwany, ale czy przypominacie sobie, że, bo pamiętam, że po tym jak sędzia przerwał mecz, piłkarze obu drużyn zebrali się w jednym miejscu, czy był ktoś, kto naciskał na to, żeby grać dalej? Nie przypominam sobie, raczej nie było takiej osoby, bo tak jak mówię, no to były inne czasy. No dzisiaj można powiedzieć dla młodzieży, ciężko sobie wyobrazić, kim był Jan Paweł II. No wtedy to była postać tak naprawdę na skalę światową, która łączyła ludzi z każdego zakątku globu i wszyscy o nim mówili, a my jako Polacy byliśmy jeszcze bardziej dumni z tego, że papież jest Polakiem, więc myślę, że nie było takiej osoby, ja sobie nie przypominam, wręcz przeciwnie, tak, więc w tym kółku wszyscy się zebraliśmy, można powiedzieć, szybko wróciliśmy na ziemię, tak, z emocji rozgrywania spotkania ligowego o punkty, z wielką publicznością, jednak szybko zapomnieliśmy o tym i gdzieś tam stanęliśmy razem z zawodnikami Pogoni Szczecin. Bo przypomnijmy też, że ta Pogoń Szczecin, można powiedzieć, że była dosyć lechowa, tak w cudzysłowie można by powiedzieć, bo jednak trenerem był Bohumił Panik, z którym ty pracowałeś, Błażej. Zawodnikami byli Krzysztof Michalski, Mirko Poledica czy Grzegorz Matlak, czyli byli lechici, a więc tych akcentów lechowych, tych akcentów rodzinnych gdzieś tam w cudzysłowie można powiedzieć było zdecydowanie więcej. No tak, i teraz... Ja pamiętam też sytuację z Grześkiem Matlakiem, bo to były czasy, kiedy ja wynajmowałem od niego mieszkanie, kiedy pracowałem w Poznaniu i też kontaktowaliśmy się wcześniej przed meczem i też Grzegorz pytał się w imieniu zawodników, czy jest sens, żeby oni przyjeżdżali w ogóle na mecz, czy ten mecz się odbędzie, bo przecież wiadomo, że sytuacja z papieżem była bardzo zła i to właśnie też mi się to przypomina, tak jak telefon od Grzegorza i co robić, czy jechać, czy nie jechać, czy my coś wiemy więcej, czy nie, no bo przyjechać i pojechać z powrotem, no to dla nich też taka była sytuacja dosyć kłopotliwa. I teraz musimy jeszcze się usytuować w takim miejscu, no bo już Błażej o tym wspomniał. To były czasy, kiedy internet telefonowy, że tak go określę, dopiero mógł raczkować. Nie było możliwości na szybko potwierdzenia informacji. Wszyscy kibice momentalnie chwycili za telefony, chcieli dzwonić do domu, potwierdzić te informacje. Ponieważ wszyscy chcieli zadzwonić, to było to niemożliwe. Sieć przestała działać praktycznie na stadionie. Nikt nie mógł telefonu wykonać i pamiętam, że to oczekiwanie na potwierdzenie, na jakąś informację dosyć długo trwało na Murawie. Czy z waszej perspektywy pamiętacie, że komuś się udało gdzieś dodzwonić i potwierdzać te informacje? Nie kojarzę tego, na pewno nie pamiętam. Wiem, że gdzieś tam po meczu już wszyscy wiedzieliśmy, że to jest niepotwierdzone info, ale kibice zaczęli tak opuszczać stadion, zaczęli wychodzić ze stadionu, więc stadion, można powiedzieć, opustoszał. Nie było dla kogo grać, więc już możliwości gdzieś tam powrotu na boisko też nie było. Ale tak jak mówię, no gdzieś już myślę, że te emocje opadły wszystkie. I nikt nie myślał o tym, żeby ten mecz kontynuować i no tak myślę, że to była najlepsza decyzja, jaka w tym momencie została podjęta przez delegata czy sędziego, że ten mecz został przerwany, także nie kojarzę tego. To jeszcze były czasy wtedy, gdzie nie było fake newsów i my nie zdawaliśmy sobie sprawy, tak, że ktoś mógł taką fałszywą informację puścić w obieg i dla nas to była informacja jasna i klarowna, że stało się, wykonało się, papież zmarł i w związku z tym nawet nikt nie myślał o tym, żeby w przypadku tego, że to jest nieprawda, żeby kontynuować jeszcze grę. Szybko kibice opuścili stadion i my też wróciliśmy do szatni i w przygnębieniu nikt nie rozmawiał o meczu, nikt nie rozmawiał o wyniku, tylko no wszyscy w skupieniu, w ciszy, w jakimś smutku, każdy wewnętrznym przeżywał to wszystko tak, bo też powrócę jeszcze raz do tego, co mówiłem na początku i co Błażej mówił, dzisiejsze, no na młodzież nasza nie zdaje sobie sprawy, kim dla Polaków była postać Karola Wojtyły, papieża, bo to rzeczywiście była osoba, która potrafiła jednoczyć wszystkich wokół siebie, wokół tych jego przyjazdów jako głowy Stolicy Apostolskiej do Polski.
Wtedy w Polsce panował pokój, panowała taka przyjaźń, entuzjazm taki braterski, coś czego później już nie udało się niestety nam jako Polakom gdzieś razem się mobilizować w takich momentach. No właśnie do dzisiaj jest wspominane to, jak śmierć Jana Pawła II pojednała gdzieś tam ludzi w Polsce, pojednała zwaśnionych kibiców i na stadionie, przecież zanim jeszcze kibice opuścili stadion, też była taka forma pojednania, jeżeli pamiętacie, odśpiewanie hymnu, odpalony krzyż z rac przez kibiców Pogoni i właśnie to wspólne odśpiewanie hymnu, taki podniosły moment na stadionie przy Bułgarskiej. No tak, na pewno tak było i myślę, że oprócz hymnu i wcześniejszych tych przyśpiewek, przerw i mecze, to jednak mimo wszystko panowała cisza i te tłumy, które wychodziły ze stadionu, to praktycznie można powiedzieć, że nie było ich słychać. Ludzie wychodzili, można powiedzieć, nie odzywając się do siebie, także myślę, że to cechowało tutaj tak, jakby tutaj teraz popatrzeć na to po czasie, no jednak cisza, zaduma i takie wzajemne jakiś tutaj szacunek, czy my dla zawodników Pogoni, czy kibice Pogoni do no można powiedzieć, fan z Poznania, z którymi gdzieś tam nie zawsze się darzyli sympatią, także no to był ten czas i także myślę, że w Polsce pamiętam po śmierci Jana Pawła również było wiele takich jakichś integracji kibicowskich, którzy w jednym celu wszyscy się gromadzili. Teraz jeszcze na chwilę chciałbym odejść do tej sytuacji związanej z meczem i powrócić trochę do piłki nożnej, no bo jednak ten mecz po jakimś czasie trzeba było dograć i jest to takie wydarzenie bezprecedensowe tak naprawdę, że mamy sytuację, że mecz jest kontynuowany od którejś minuty w trakcie pierwszej połowy. Mamy sytuację, gdzie drużyny mają prawo dokonać zmian w porównaniu do składów, które wystąpiły w tym pierwszym spotkaniu, a więc jak trener mógłby opisać przygotowanie się od strony szkoleniowej, gdzieś przygotowanie drużyny na 6 minut tak naprawdę to pierwsze, gdzie można przycisnąć albo można odpuścić, bo to jest bardzo ciekawy temat. Przede wszystkim jak sprawdzałem składy, Błażej, nie wiem dlaczego w tym drugim meczu nie grałeś. Właśnie chciałem trenerze oficjalnie teraz zapytać, jak to jest możliwe. Pauza za żółte kartki, nie wiem, tak jak sprawdziłem. Ale wszedłem, się okazuje, że byłem podwójnie zagrałem w tym meczu, że to jest ewenement na skalę światową. Dzisiaj Transfermarkt się dowiedziałem nie. Tutaj, myślę, że ewenementem na skalę światową to jest akurat Damian Nawrocik w tym meczu, który wystąpił w podstawowym składzie 1 kwietnia, 27 kwietnia usiadł na ławce, wszedł w drugiej połowie i strzelił wyrównującego gola. Pamiętam taką sytuację, gdzie przygotowując się do tego meczu z Cześkiem Michniewiczem znaleźliśmy mecz Realu Madryt z tamtego sezonu, który w 6 pierwszych minutach zdobył 2 bramki. Nie pamiętam, czy to była Liga, czy to była Liga Mistrzów, czy jakiekolwiek inne rozgrywki, ale pamiętam, że tym meczem nakręcaliśmy siebie i chcieliśmy nakręcać zawodników też, żeby tak rozpocząć te 6 minut, żeby te, które zostały nam do zakończenia pierwszej połowy, gdybyśmy potraktowali to właśnie jak początek meczu, pierwsze 6 minut, jak Real zdobył 2 bramki, to my tak samo możemy to zrobić. No niestety nam się to nie udało, co innego. Bo trenerze, bramkoszczelnego obrońcę posadziliście na ławce rezerwowych, no to stałe tutaj. Nie mieliśmy żadnych. I stąd, ale szczęście właśnie tak jak wspomnieliście, Damian Nawrócik wyrównał na 1-1 w 80 minucie. I zakończyło się remisem, a pamiętajmy też, że te mecze z Pogonią były, są i pewnie będą też takim szczególnym wydarzeniem u nas na Bułgarskiej, że to są takie mecze podwyższonych emocji kibicowskich i dobrze się stało, że potrafiliśmy tam to spotkanie wtedy chociaż zremisować, a ten drugi mecz, większą część meczu wygrać. No nawiązując do tego, możemy wrócić, że przy okazji pierwszego meczu można było zobaczyć, że mecze z Pogonią są ważniejsze gdzieś w Poznaniu, no bo na tym pierwszym spotkaniu pojawiło się 15 tysięcy kibiców. W tamtym czasie to nie była normalna frekwencja jednak. Te frekwencje były mniejsze w tamtym okresie, a więc widać, że rzeczywiście ten mecz był ważny, a dodatkowo został okraszony wydarzeniem, które teraz wspominamy po 15 latach, które na pewno gdzieś tam zapisało się na kartach historii nie tylko Lecha Poznań, ale całej polskiej piłki nożnej, bo jest to wydarzenie rzadko spotykane. I teraz jak wy na to patrzycie? Czy uważacie, że to jest właśnie taki element, który po latach jako część
waszych karier, czy to trenerskich, czy sportowych, jest takim elementem do opowiadania wnukom przy kominku? No myślę, że tak, bo tak jak już tutaj wspomniałeś, to wydarzenie jest na skalę, no, na pewno kraju, dużym wydarzeniem, więc wiele razy już się zdarzało, że dzwoniły do mnie media z całej Polski, rozmawiałem o tym meczu, więc na pewno można opowiadać o tym dzieciom czy przyszłości wnukom. Nie jest to jakiś też mecz, którym się można chwalić i radośnie o nim opowiadać, bardziej z takiego wydarzenia bardziej smutnego, także co to była za postać, przy okazji opowiedzieć dzieciom, kim był Jan Paweł II, żeby wiedział, jak taka osoba potrafiła zjednoczyć te kilkanaście tysięcy osób na stadionie, już nie mówiąc o kraju czy o skali globalnej. Trenerze? Oczywiście, że fajnie, że możemy powspominać ten mecz, że możemy się zobaczyć z Błażejem, powymieniać opinie i podzielić się naszymi odczuciami, co świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak ważny to był mecz, tak? Że to był ten mecz, pamiętam, to był piątek. My graliśmy chyba jako jedyni wtedy, tak? O tej godzinie. To był jedyny mecz rozegrany wtedy w Ekstraklasie i akurat padło na nas, akurat my mieliśmy taką możliwość, żeby być uczestnikami tego meczu. No, oczywiście chcielibyśmy pewnie, żeby papież wtedy, żebyśmy dograli ten mecz, żebyśmy nie byli częścią tego powtórzonego meczu, bo życzyliśmy papieżowi, no, zdrowia i tego, żeby nie odchodził od nas jeszcze, bo bardzo potrafił nas wszystkich jednoczyć. No, ale stało się, zapisaliśmy się jako jakieś tam czwarto-piątoplanowi aktorzy w tamtym czasie i dzięki temu możemy dzisiaj o tym rozmawiać, możemy wspominać, przypominać nasze odczucia i dzielić się przede wszystkim tym, kim był papież, tak? Bo to myślę, to jest też fajny przekaz dla wszystkich z nas, żebyśmy sobie przypomnieli, ci starsi, czego nauczał Jan Paweł II w trudnych momentach, jak potrafił jednoczyć nasz kraj. A myślę, że dzisiaj też taka sytuacja jest społeczna, związana z koronawirusem, gdzie też pewnie będziemy musieli mieć takie silne przywództwo, które będzie potrafiło nas z powrotem wyprowadzić. Tę rozmowę, no bo rzeczywiście mamy teraz taki okres, który za te 15 lat dla odmiany inni mogą wspominać. Wiadomo, że waga jest zupełnie inna ważności dla nas, Polaków, dla ludzi wierzących, ale jest to wydarzenie, które na pewno też będzie wspominane w podobny sposób, jak my teraz wspominamy ten przerwany mecz sprzed 15 lat. Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Z nami był trener Rafał Ulatowski oraz Błażej Telichowski. Życzę wam przede wszystkim jak najwięcej zdrowia, jak najwięcej omijania tego, co złe obecnie, i jak najszybszego powrotu do normalności, czy to życiowej, czy to piłkarskiej. Dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki bardzo. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.